serdecznie, kochani, nazywam się Klaudia Jechna. Zapraszam Was na kolejne ślubne rady na kanale Dekorady. To jest drugi odcinek. Pierwszy był taki przedstawiający mnie, a teraz, żeby Was nie zniechęcić tym moim gadaniem, chciałabym pokazać Wam już pierwszą rzecz, którą wykonamy we własnym zakresie. To jest temat, który spędza sens powiek wielu pani młodych, wiem, dlatego że jak prowadziłam sklep z artykułami ślubnymi, to właśnie to był temat, który po prostu panie młode nie wiedziały, jak mają po prostu to ogarnąć, że tak powiem. To już było ładnych parę lat temu, co prawda, aczkolwiek temat dalej funkcjonuje, bo jednak jakość drzwi do domu swojego, z którego wychodzicie, jako panny młode jeszcze, należałoby udekorować. Nie będę tutaj pokazywała całości dekoracji drzwi, być może kiedyś gdzieś wyjdziemy w plener i wtedy zrobimy taki film na temat tego, jak całe drzwi, ewentualnie jakieś tam obejście udekorować. Natomiast teraz troszeczkę drobniejsza rzecz, taka jak wianek do udekorowania sobie drzwi. Niektórym się wydaje na pewno banalny temat, innym z kolei taki nie do przeskoczenia. Przesuwam sobie tutaj, mam wrażenie, że mi to przeszkadza. Innym nie do przeskoczenia, dlatego tutaj chciałabym Was zaprosić teraz na wykonanie wspólnie takiego wianka. Chciałabym też oczywiście swoim sposobem jakby, ja to właśnie tak prowadzę, że wszystkie, na temat wszystkich elementów coś tam staram się powiedzieć, staram się dobrać odpowiednio te elementy dekoracyjne, kolorystykę i tak dalej, więc tutaj również tą metodą chciałabym poprowadzić właśnie te tutoriale. Drogie panny młode, drodzy Państwo, którzy oglądacie, wianek taki to jest naprawdę do wykonania, to jest banalna sprawa. Jeżeli ktoś ewentualnie troszkę jest bardziej kreatywny i obejrzy sobie jakieś gdzieś tam wcześniej filmy moje na tym kanale Dekorady, to zobaczy wiele wianków wykonanych na różne sposoby i sugerując się nimi, inspirując się ewentualnie, może wykonać również taki do dekoracji drzwi wejściowych. Natomiast tutaj skupię się teraz na takim stricte przeznaczonym na drzwi wejściowe do domu pani młodej. Taki wianek można wykonać na różnej bazie. To są bazy, takie ringi różne, bazy, na których wykonujemy w różny sposób te wianki, dlatego różnią się one też jakościowo, wielokrotnie cenowo. Jeżeli chcecie sobie kupić na przykład bardzo ładny wianek, ładny, podkreślam, trzeba ładnych parę groszy również za niego dać, dlatego że tam są użyte fajne materiały, są one odpowiednio rozmieszczone i tak dalej. Ja bardzo często na grupach ślubnych obserwuję gdzieś tam wianki wykonane naprawdę, przykro mi to stwierdzić, bardzo nieudolnie. Pani młode sobie robią je same, więc tutaj szacunek, natomiast jeżeli one wykonują na własne potrzeby, to jest ok. Natomiast jak już zaczynają wykonywać na potrzeby innych, czyli chcą sprzedawać te wianki, to już mi się nie podoba, dlatego że sprzedawany towar powinien być naprawdę dobrej jakości. Otóż tak, bazy do wykonania takich wianków to są styropianowe, to są najtańsze, ale w zależności od tego, gdzie ten wianek ma się znajdować, wisieć i tak dalej, taką bazę należy sobie wybrać. My wykonamy sobie za chwileczkę taki najbardziej popularny, na najbardziej popularnym podkładzie. To są wianki słomiane, z takimi się też być może spotkacie. Wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię, nie przekażę Wam w jednym filmie wszystkich informacji oczywiście, ale podstawowa, zasadnicza kwestia. Ja zaopatruję się na giełdzie florystycznej, w hurtowniach florystycznych internetowych, na Allegro, w wielu takich miejscach, gdzie możecie również Wy dotrzeć i możecie sobie spokojnie zakupić takie rzeczy bez żadnych przeszkód. Natomiast nie zamieszczam tutaj żadnych linków pod filmami, gdzie zakupiłam konkretnie jedną rzecz, to jest totalnie bez sensu, dlatego że ja dzisiaj zamieszczę linki, to tłumaczyłam już wielokrotnie w poprzednich moich filmach, których pewnie nie widzieliście. Jeżeli zamieszczę jakiś link na przykład i sklep zniknie w ciągu miesiąca czasu na przykład z internetu, no to później są zapytania, a gdzie ten sklep? W związku z tym, dlatego myślę, że coś takiego można we własnym zakresie spokojnie znaleźć. Bardzo fajna baza do wykonania wianka, ale tutaj już trzeba się wykazać troszkę takim kunsztem wykonania, żeby nie przesadzić z wielkością, bo ten wianek już jest masywny. To jest tego rodzaju wianek, on wymaga bardzo niewiele dekoracji. Natomiast podstawowy wianek, taki najczęściej spotykany na rynku, to jest wianek słomiany, pleciony właśnie w taki sposób. Ten akurat jest malowany na biało. Jeżeli zdarzy się Wam zakupić sobie wianek na przykład słomiany, albo posiadacie na przykład w domu brązowy, albo jakiś inny podkład, który niekoniecznie Wam pasuje, to już Wam pokazuję spreje, którymi należy malować, a i takie, którymi nie należy malować. Znaczy też można, ale dłużej zdecydowanie to trwa. To są spreje do malowania, tym spokojnie sobie wymalujecie takie wianki wiklinowe, zresztą różne inne materiały również, aczkolwiek te spreje trzeba zważyć na to, czy chcecie matowy, czy błyszczący. Poza tym one bardzo długo schną, natomiast to są spreje z kolei do zakupienia w sklepie dla plastyków, ale w internecie również na pewno kupicie, jeżeli macie życzenie.
wianie i wtedy taki spray bardzo szybko schnie, to jest dosłownie pół godziny i wianek jest bardzo, wianek jest po prostu wysuszony, gotowy do pracy. Pokazuję białe, dlatego że białe to jest jakby podstawa, tak? Zważmy na to, że podkład, czyli ten wianek powinien być wykonany jak najbardziej kontrastowo do drzwi waszych lub miejsca, gdzie ma być powieszony, bo nie jest powiedziane, że nie wykorzystacie go w innym celu, na przykład niż powieszenie na drzwi wejściowe. Ja robię go z takim właśnie przeznaczeniem na drzwi wejściowe. Zaopatrzyłam się dzisiaj w materiały koloru różowego, ze względu na to, że po pierwsze jest taka gdzieś tam krąży, nie wiem jak to nazwać, zabobon, tradycja, skądś się to wzięło, że na weselu powinien znajdować się kolor różowy, bo jest to kolor, który przynosi szczęście. Owszem, nie wszystkim paniom młodym ten kolor, nie wszystkie panie młode ten kolor preferują, dlatego jeżeli będziecie miały życzenie, drogie panie młode, żebyśmy wykonywali tutaj sobie wianki w różnej kolorystyce, albo w różnej stylistyce, albo ewentualnie pytajcie o jakieś gatunki kwiatów, z których możemy na przykład wykonać, bo chcecie zobaczyć, to bardzo proszę piszcie, ja to wszystko Wam będę pokazywała dzisiaj, natomiast wykonamy sobie taki typowy wianek, bardzo symetryczny i taki elegancki do powieszenia na drzwi, właśnie w tradycyjnej tej kolorystyce biało-różowej. Ja nie jestem zwolenniczką koniecznie tego, że jak mamy na przykład kwiaty różowe, czy niebieskie, czy żółte, to musimy do tego dodawać kwiatów też białych. Niekoniecznie. Dzisiaj się oprzemy wyłącznie na kwiatach różowych, aczkolwiek różnych gatunkach tych kwiatów i różnych odcieniach kwiatów. Co chcę powiedzieć? Bardzo wygodne dla osób, które chcą sobie taki wianek, na przykład wyłącznie wianek zrobić, zakupienie jest gotowego bukietu. Taki bukiet też kupujecie, giełda florystyczna albo na przykład internet. Jeżeli kupicie taki gotowy bukiet, to już tutaj posiadacie kwiaty różnej wielkości. Tu są akurat piwonie, ale są też bukiety, gdzie są kwiaty różnej wielkości, dodatki różne, listki. I z takiego jednego bukietu też jesteście w stanie wykleić sobie bardzo fajny jeden wianek. Natomiast jeżeli ewentualnie macie w zamyśle wykonać sobie więcej takich elementów dekoracyjnych we własnym zakresie na wesele, to wtedy warto by było ewentualnie zaopatrywać się w takie paczki kwiatów, gdzie na przykład kwiaty są pakowane, tak zwana wyrobówka. Kwiaty są pakowane na przykład po 12 sztuk, po 6, zależy jakie to są kwiaty. To jest hurtowy jakby, tak? Hurtowe opakowanie, ale to również tak samo hurtownie florystyczne, to co wymieniłam na początku. Tam zakupicie sobie spokojnie całe paczki, dlatego że wtedy to będzie dla Was ekonomiczne, ponieważ Wy to wtedy wykorzystacie w wielu miejscach do wykonania dekoracji te same materiały. Będziecie stosować na zasadzie takiej, żeby to wszystko ze sobą ładnie korespondowało, bo czasami są takie niuanse, gdzieś drobiażdżki, które wydają się mało znaczące, aczkolwiek żeby ładnie cały wystrój weselny się prezentował, wszystko powinno ze sobą współgrać i fajnie pasować. Więc niekoniecznie wianek na przykład na drzwi samej hortensji, a już powiedzmy na sali weselnej same róże. Fajnie by było, żeby to ładnie ze sobą korespondowało, tak jak już powiedziałam, więc wtedy przy wykonaniu większej ilości rzeczy ekonomiczne jest dla Was zakupienie sobie po prostu różnego rodzaju gatunków kwiatów, różnego rodzaju paczuszek listków i wtedy wykorzystujecie po troszku z tego, trochę z tego, trochę z tego, ale wykorzystacie wszystko, bo robicie wiele rzeczy. Wiem, że na pewno panie młode, które wykonują we własnym zakresie, dzielą się na dwie grupy. To są panie młode, które wykonują dlatego, że chcą zaoszczędzić. Druga grupa to są panie młode, które wykonują dlatego, że to jest ich pasją lub chcą ewentualnie wykonać sobie coś we własnym zakresie i wtedy będą miały taką satysfakcję, że wykonały to same i wtedy będzie to bardziej cieszyło ich oko. No i będą mogły wspominać na przykład to, że goście miło komentowali to, że to było piękne, a pani młoda wykonała to sama. To też jest takie po prostu duma, rośnie takie ego troszkę. Dlatego bez względu na jakby tutaj Waszą powód, dla którego chcecie zrobić to same, ja Was zapraszam, żebyście wykonały to razem ze mną. Być może będzie tutaj dla Was jakaś cenna uwaga, coś o czym nie wiedziałyście, a jeżeli wiedziałyście, to może będzie to jakaś tam ewentualnie inspiracja, gdzieś jakaś podpowiedź, przypuszczam, że na pewno się znajdzie. Ten wianek, tak jak widzicie, jest nieco zdeformowany. Nie wiem, dlaczego nie zauważyłam tego kupując. Na pewno nie zdeformował się on nigdzie u mnie. On tworzy troszeczkę w kształt jaja, ale ja to zaraz spróbuję w ten sposób i skorygować, spróbuję ten kształt skorygować układaniem kwiatów tutaj. Jeszcze tytułem, jeszcze tak gwoli informacji, przepraszam, ponieważ drogie panie, ja
teraz tutaj wszystko Wam powiem, natomiast zaraz Was zaproszę tutaj bliżej do stołu, żebyście widziały dokładnie, jak ja to układam, jak ja to, te kwiaty, jak ja to rozmieszczam, jak ja to wyklejam. Zobaczycie to na takim przyspieszeniu, bo ja w ten sposób te filmy swoje tworzę właśnie. Natomiast chyba, że film cały wymaga instruktażu szczegółowego, a później znowu powiem parę słów dlaczego, jak i po co. Natomiast co chcę powiedzieć, tylko wyłącznie kolor różowy. Jeżeli chodzi o zieleninkę, przygotowałam tą taką jeszcze nadal bardzo mocną zieleninę sztuczną, co prawda, ale eukaliptusa różnego gatunku. Mam tutaj listki eukaliptusa sztucznego, ale w tej chwili sztuczne kwiaty mamy złudnie przypominające kwiaty żywe. Tutaj mam zieleninę różną, czyli taką, której mi na przykład zostało skądś tam, a uważam, że będzie tutaj pasowała. Na przykład bardzo fajny cały bukiet jaskrów. To już są kwiaty, które na przykład wiadomo, że będzie jeden do drugiego pasował, więc bez obaw używamy, możemy zużyć cały bukiecik, ale niekoniecznie. W związku z tym to Wam chciałam na przykład pokazać właśnie takie elementy, z których będziemy teraz korzystać. Troszkę nie wiem, jak się tutaj też sama odnaleźć podczas tych filmów. Sama będziecie mi sugerowało, czy wolicie na przykład takie na sucho, czyli ja na szybko pokazuję, jak coś zrobić, w ogóle się nie odzywam, nic nie doradzam i tak dalej. To będziecie same mi tutaj sugerowały, czy wolicie dłuższe filmy nieco, ale z takim szczegółowym instruktażem, bo na samych jakby dekoradach do tej pory przekonałam się już, że zebrała się cała rzesza oglądających osób, które oglądają właśnie dlatego, że udzielam szczegółowego instruktażu. Jeżeli takich nie chcecie, tylko chcecie tak na szybko, to ja mogę robić takie na szybko filmy, nie ma problemu, tylko że wtedy będzie może być może wielu osobom brakowało gdzieś objaśnienia, a no niestety nie można liczyć na to, że wszystkiego później ewentualnie możecie się dopytać w komentarzach pod spodem, bo czasami bywa tak duża ilość komentarzy, że nie sposób na nie zwyczajnie odpowiedzieć. Ale to tutaj już z czasem ja będę się uczyła Was i Waszych potrzeb, no a Wy będziecie się, myślę, uczyli mnie i tego, w jaki sposób ja tutaj prezentuję te prace swoje. Teraz Was zapraszam tutaj do stołu, a później Wam jeszcze pokażę tutaj inne wianki z boku, które mam, jak też można ewentualnie coś tam zasugerujecie się być może. Zapraszam Was do stołu i miłej pracy Wam życzę wspólnie razem ze mną, albo ewentualnie później, jak będziecie wykonywali sobie to sami.
kochani lub kochane, widzieliście, jak robiłam ten wianek mniej więcej, dlatego chciałam na przyspieszenie, ponieważ nie jest to żadna skomplikowana sprawa i dzisiaj wykonałam również nieskomplikowany wianek. Widzieliście mniej więcej, ile ja tych materiałów mam przygotowanych tutaj, zazwyczaj tak mam, aczkolwiek wykorzystałam ich naprawdę niewiele, z tym, że tutaj, że tak powiem, zagrałam taką różnorodnością tych kwiatów, tak jak zauważyliście, tutaj jest, w zasadzie jest użytych jedna piwonia wyłącznie, tutaj mamy dwie takie niby dalie, jaskry, jest kilka malutkich różyczek, oczywiście hortensja, mamy jakieś takie dodatki, tak zwane zwisy, które można w tej chwili kupić, bardzo fajnej jakości takie i naprawdę zakupiony na jedna taka paczka daje nam wiele możliwości do wykonania, wykorzystania tych elementów drobnych w różnych innych dekoracjach. No i ja tutaj jeszcze kwiaty takie kwitnące, kwiaty to są bodajże wiśni, nie, jabłoni, to są kwitnące kwiaty wiśni albo jabłoni, nieważne, one się niewiele od siebie różnią, ale się pięknie prezentują, również je tutaj wykorzystałam jako te małe kwiatuszki. Celowo wykrajałam to bardzo symetrycznie, celowo ze względu na fakt, żeby po prostu pokazać Wam, że również można wykonać symetrycznie w sobie piękny wianek, aczkolwiek możemy też iść w takie formy bardziej, że tak powiem, artystyczne, czyli troszeczkę bardziej takie wyszukane, więc asymetryczne i takie wianki myślę, że też chciałabym z Wami razem zrobić, tylko bardzo proszę piszcie na przykład w jakim kolorze, to bardzo chętnie wykonam w jakimś innym kolorze, niekoniecznie musi to być kolor różowy, jeżeli będzie takie życzenie, że różowy będzie przewaga głosów na ten kolor, to jak najbardziej. Natomiast zieleninkę, przygotowaną miałam zieleninę i obawiałam się troszeczkę tego różu, że on będzie bardzo anemicznie wyglądał na tle tego białego wianka, ale tak jak widzicie, przez te dodatki różne takie zielone, również urozmaicone mocno, jest on ciekawy, jeżeli chodzi o ilość zastosowanych elementów i już nie ma tutaj właśnie tego takiego, tej nudy w kolorze, ponieważ wkradły nam się tylko delikatne takie akcenty zielonkawe. Wydaje mi się, że to wystarczy, dlatego że jeżeli chodzi o ten różowy kolor to jest taki specyficzny kolor, który wybierają bardzo często panie młode, które chcą ten kolor, mają jako przewodni i chcą ten kolor ze względu na fakt, że właśnie jest on taki delikatny, subtelny. Podobnie ma się sytuacja z kolorami w ogóle takimi cukierkowymi, tak zwanymi, czyli kolor jeszcze do tego łososiowy, brzoskwiniowy, śmietankowy. To są takie melanże kolorystyczne, które są bardzo delikatne, więc tutaj wprowadzanie takich mocnych akcentów kolorystycznych pomiędzy nie może nam tylko skiczowacić i zepsuć ten efekt. Czego jeszcze brakuje w tym wianku? Na pewno to jest kokarda. Takie wianki oczywiście nie muszą mieć kokardy, ale mogą. Fajnie by było, żeby miały. Ja przygotowałam tutaj kilka różnych wstążek. Zazwyczaj jestem mocniej przygotowana do tego niż muszę, ale staram się. Kochani, mamy wstążki atłasowe, wstążki rypsowe, bardzo ładne. Chodzi o to generalnie, żeby dobrać sobie odcień wstążki, teraz odpowiedni do kwiatów tutaj zastosowanych. I tak wydaje mi się, że najodpowiedniejszym kolorem będzie ten kolor właśnie. To jest taki kolor takiego, powiedziałabym, żywego różu, ale to nie jest pudrowy róż. Tego koloru nie mylcie z pudrowym różem, ze względu na fakt, że ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda prawdziwy pudrowy róż. I wiele pań młodych, i tutaj nikomu tego nie wyrzucam jakby, nie krytykuję, dlatego że osoby, które, nie wszystkie panie młode, muszą być plastykami, kolorystkami lub znać się po prostu na tym wszystkim, nie muszą, dlatego że każdy z nas się para inną profesją i to, że ja do Was mówię, wymądrzam się tutaj trochę, ale wynika to wyłącznie z faktu, że ja mam doświadczenie w tej kwestii, jestem dekoratorem i plastykiem, natomiast Wy wykonujecie tysiąc innych różnych zawodów i macie różne inne wykształcenie, nie musicie się znać tak mocno na kolorach. Bardzo często, natomiast ten kolor różowy rzeczywiście jest nazywany kolorem pudrowy róż. Do mnie przychodziło wiele pań młodych, które na przykład mówiły, że chcą w kolorze pudrowego różu dekorację. Ok, z tym, że pudrowy róż to jest taki róż. On, zobaczcie, że on się zasadniczo różni, pokażę na tej stronie błyszczącej. On się zasadniczo różni od tego, a jednak większość pań wskazywała na ten. To jest typowy pudrowy róż. Wyobraźcie sobie, że za te 18 lat swojej praktyki zawodowej miałam tylko jedną panią młodą, która przyszła konkretnie z założeniem, że ona chce taki kolor, bo to jest pudrowy róż. I fakt, znała się na tym kolorze, absolutnie podkreślała, żeby nie taki. Więc zobaczcie, jaka jest różnica. To jest puder, zresztą to nam się pudrowy róż powinien kojarzyć z pudrem, takim po prostu, jakiego używamy do twarzy. Natomiast, więc on wiadomo,
wiadomo, że jest taki, taki mocno przysypany takim delikatnym brązikiem. Natomiast to mamy taki fajny, jasny, to jest po prostu jasny róż. Ja tutaj wykonam taką po prostu zwykłą, podstawową kokardę teraz. Nie będę w tej chwili tutaj robiła szkolenia, jak się robi odpowiednie kokardy do poszczególnych elementów rzeczy, do, na przykład do wianków, czy do innych elementów dekoracyjnych, ale jeżeli macie, znaczy jeżeli macie życzenie, nawet jeżeli nie macie, to powiem Wam, że mam w planach wykonanie właśnie tutaj dla Was kilku filmów pokazujących, jak wykonać sobie fajnie kokardę, dlatego że kokarda to jest jednak taki element bardzo mocno, bardzo często przewijający się przy wszystkich akcentach ślubnych, weselnych. Kokarda jest takim, powiedziałabym, na wielu weselach wręcz obowiązkowym elementem dekoracyjnym, bo na przykład podoba się pani młodej, jest ona i na zaproszeniach, i na winietkach, i w wielu, wielu innych miejscach, więc fajnie by było umieć sobie zrobić różnego rodzaju kokardy, bo kokarda to nie jest tylko to, co zawiązujemy na przykład sznurówkę u butów. Przy butach, przepraszam. Natomiast kokardy można robić na różne sposoby i jest mnóstwo sposobów, które ułatwią Wam wykonanie pięknej kokardy symetrycznej, prostej, takiej, jakiej byście oczekiwali, o różnym kształcie. Jest mnóstwo sposobów, jest mnóstwo możliwości wykonania takiej kokardy, tylko po prostu no, nie każdy niekoniecznie potrafi, dlatego ja pozwolę sobie tutaj Wam pokazać kilka takich sposobów wykonania kokard. Zresztą, jeżeli byście ewentualnie poszukiwali różnego rodzaju kokard, to kochani, możecie zajrzeć gdzieś tam na moje starsze filmy w okolicach Bożego Narodzenia bodajże, to także to będzie w kategorii Boże Narodzenie właśnie. Tam możecie zobaczyć różnego rodzaju kokardy, są to bardziej prezentowe kokardy, ale to już Wam da jakiś tam, powiedzmy, pomysł być może na wykorzystanie również i takich podczas wykonywania sobie takich akcentów dekoracyjnych. Ja wykonałam teraz tutaj taką kokardę, dlatego że zamierzam ją tutaj wkleić, nie przywiązywać, ja ją po prostu tutaj przykleję, będzie się fajnie prezentowała. Zaraz Wam zademonstruję. I kolejnym elementem, który też jest dosyć ważny, to jest zawieszka na górze. I o tyle, że na przykład w wielu miejscach macie możliwość powiesić sobie taki wianuszek tak niewidocznie, że tak powiem, czyli z tyłu po prostu wystarczy przyczepić jakąś, ja tutaj nie będę tego demonstrowała, bo to każde drzwi mają inne możliwości, czy to każda ściana. Można to powiesić na gwoździku, na żyłce gdzieś przymocować, różne możliwości możecie zastosować, natomiast jeżeli macie możliwość na przykład wykorzystania miejsca tak, żeby tutaj jeszcze wyeksponować wstążkę, to bardzo fajnie, dlatego, żeby ona by świetnie korespondowała z tą kokardą tutaj na dole. Też Wam zaraz pokażę, jak ta kokarda się ułożyła, bo sposób ułożenia się kokardy na takim wianku też, moim zdaniem przynajmniej, jest bardzo ważny. Ja w ogóle zwracam uwagę bardzo mocno na detale, przywiązuję wagę do detali, bo myślę, że detale to jest jednak, detale są na tyle ważne, że one stanowią o całości dekoracji. Tutaj Wam właśnie chcę zademonstrować, jak to się będzie prezentowało z taką wstążką tutaj jeszcze na górze, za którą to wstążkę właśnie tam można przywiązać. I tylko chwileczkę taką nieładnie tak położę, bo składzeniem tak wianka po wykonaniu proponuję uważać ze względu na fakt, że mogą nam się niektóre kwiaty delikatnie spłaszczyć, ale nie ma tragedii. Taką wstążkę warto jest przymocować sobie, żeby się nie ślizgała po wianku i żeby ładnie się ułożyła. I zobaczcie teraz taką zawieszkę tutaj, o, w ten sposób, ona się jeszcze dokładnie nie przykleiła, ona się jeszcze idealnie nie przykleiła, ale to nastąpi za moment. I zobaczcie, tak się ułożyła kokarda tutaj na dole, natomiast cały wianek prezentuje się w taki oto sposób. Ja tutaj ściągam takie nitki z kleju, być może one są w kamerze niewidoczne na filmie, ale ja je ściągam, bo mi przeszkadzają, więc nieraz przyzwyczajcie się pewnie, że ja nieraz gdzieś tam coś palcami wyciągam, czego Wy nie widzicie, a ja to widzę. Słuchajcie, taki wianek Wam chciałam zaproponować właśnie dzisiaj do wykonania sobie we własnym zakresie. Mam nadzieję, że to troszeczkę Was zainspiruje ewentualnie. Jeżeli ewentualnie oczekujecie innej jakby formy tutaj prezentacji, wykonywania tych elementów dekoracyjnych, to bardzo proszę piszcie pod filmami. Co Wam jeszcze chciałam pokazać? Możemy tutaj wspólnie też wykonać różnego rodzaju wianki, na przykład mniejsze. Bardzo często trzeba wianek, bardzo często, to jest jakby zasadą, trzeba wianek dostosować
temat przede wszystkim do wielkości drzwi i do wielkości w ogóle jakby fasady domu, tak? Czyli na przykład nie wykonujemy wianuszków malutkich na olbrzymie drzwi, bo one nie będą widoczne, natomiast nie wykonujemy też olbrzymich wianków na małe drzwi. Tutaj trzeba jakby taką optymalną wielkość zastosować i ja tutaj właśnie jakby jestem no, po to i w tym celu, żeby Wam zwrócić uwagę właśnie na takie detale. Bo nie wątpię w Wasze możliwości, że sobie wykonujecie bardzo piękne rzeczy sami i tutaj bez mojej pomocy na pewno wiele osób sobie z tym świetnie by poradziło. Tutaj jest wianek asymetryczny, wydaje się symetryczny, ale na przykład już kokarda jest z boku, bardzo fajnie się też prezentuje. Zobaczcie też na takie, przygotowałam wianki z różowymi akcentami. Zobaczcie, spójrzcie na taki wianek, bardzo wyważony w dodatkach. Tutaj jest wyłącznie hortensja i różyczka. Różyczka w kolorze śmietankowym, hortensja śmietankowa, różyczka różowa, ale z taką naleciałością łososiowego koloru i dlatego też wstążka również jest dopasowana kolorystycznie. To jest druga wersja wianka. Mamy też takie wianki na przykład, tam bogato już udekorowane. Taki wianek również się przewinął w poprzednich moich filmach, bodajże dwa filmy temu przy dekoradach, więc tego typu wianki również. Jezu, no wianków po prostu jest 1 500 000, można na różne sposoby je wykonywać. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te filmy będą na coś Wam przydatne. Też od razu uprzedzam tutaj, bo bardzo dużo przy takich dekoracjach jest zapytań później, czy można to kupić na przykład. I tutaj niekoniecznie zachęcam Was do tego, nie namawiam absolutnie, ale jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem takich rzeczy, które my tutaj wykonujemy teraz sobie, to jak najbardziej. Z tym, że po prostu zapytania proszę bardzo kierować nie w komentarzach, tylko pod filmem w opisie jest adres mailowy do współpracy komercyjnej. W związku z tym, gdybyście mieli życzenie, to tam możecie pisać i tak te rzeczy można zakupić. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne ślubne rady albo na dekorady, jeżeli będziecie mieli ochotę zajrzeć, bo być może zarazicie się taką pasją robienia takich rzeczy i nie tylko będziecie wykonywali na własny ślub i wesele, tylko również może gdzieś tam coś na przykład do domu w okresie wielkanocnym teraz, bo ten okres się zbliża i będziemy tam robili dosyć dużo fajnych stroików. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Tradycyjnie 1 000 000 buziaków przesyłam i życzę miłej i owocnej pracy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pa, pa!